dojść po wizycie w miejscu nierejestrowanej wycinki drzew w zagajniku przy ulicy Mełgiewskiej. Jesteśmy w innej części Lublina, Ponikwoda i zagajnik przy ulicy Bluszczowej. Tu również nie ma wniosku, nie ma pozwolenia na wycinkę około 500 drzew, ale są oferty sprzedaży mieszkań bez pozwolenia na budowę, bez nawet przysłowiowej dziury w ziemi. Ktoś zarabia na tak zwanym odstępnym, czyli na miejscu w liście, która będzie stanowić podstawę do redystrybucji czy też dystrybucji tego, co ma tu powstać. Koszt mieszkania około 530 tysięcy złotych, odstępne o w granicach 30 tysięcy. Na szczęście od listopada w Unii Europejskiej obowiązuje tak zwana kryminalizacja ekobójstwa, czyli karne ściganie za niszczenie środowiska, tego typu środowiska. Bądźmy dobrej nadziei. Cześć!